kochani, dzisiaj mamy specjalny dzień. Właśnie jedziemy z Mikołajem pierwszy raz do cyrku. Mikołaj bawi się moimi bransoletkami. Jest to cyrk Korona i będą to bajkowe fantazje. Bilety mamy, musimy tam być za 20 minut, także się śpieszymy. Mikołaj ma super koszulkę Chase'a. I masz samochód Pepy. I też drugie masz auto. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz ja byłam w cyrku. W cyrku będą postacie bajkowe. Przede wszystkim, jaką zareaguje na takie wielkie postacie. Mamy tylko 14 minut. Się okaże, czy zdążymy. Wykupiliśmy sobie miejsca blisko sceny, żeby było dobrze wszystko widać. Próbuję Mikołaja trochę zająć, żeby nam nie zasnął i teraz się bawi bransoletkami. 6 minut, a my jeszcze daleko. Jest cyrk! Miki, zobacz, tam jedziemy! Gdzie to stanę? Tam jedziemy do cyrku! Jaki namiot duży! Za chwilę się zaczyna, ale już jesteśmy prawie na miejscu. Chwilę to potrwało, ale znaleźliśmy miejsce i teraz już możemy lecieć. Już słychać, że się zaczęło. Miałam, jak wygląda cyrk od środka. My już jesteśmy przy samej scenie, siedzimy sobie wygodnie na krzesełkach. Zaczęło już się pierwsze przedstawienie i nadal nie wiem, jak oni to robią. Zaczyna już się kolejne przedstawienie. Byłam trochę w szoku, ponieważ szedł ktoś w siatce, ale zobaczyłam linę. Podczepił się pod tą linę i podnieśli go pod sam sufit. Ja bym się na pewno na takie coś nie zdecydowała. Mam za duży lęk wysokości. Tutaj były wykonywane różne akrobacje z tą siatką. No powiem Wam, że robiło wrażenie. To był Mikołaja pierwszy raz w cyrku, więc patrzył i siedział jak zamurowany. Ten moment mi się najbardziej podobał, ponieważ tutaj wygląda, jakby latał. A teraz finał występu. No i tutaj się trochę wystraszyłam. Mikołajowi się chyba podoba. A teraz występ super śmiesznego klauna. A teraz już kolejny występ. Ta dziewczyna to chyba nie ma kości. Albo ma te kości z gumy. Serio. Trochę ciężko się było na to patrzeć. Zobaczcie, co ona za chwilę zrobi. W zębach trzyma uchwyt i na tym uchwycie się cała utrzymuje w tej pozycji. Ja dalej nie mam pojęcia, jak ona to robi. Kolejny przerywnik na śmiechy. Powiem Wam, że nawet ja się śmiałam. Mikołaj już oczywiście sobie wcina popcorn, a tutaj już zaczyna się kolejny występ. Tutaj jest kręcenie takimi metalowymi drążkami. Ja się zastanawiam, jak można tak skoordynować ruchy rąk i nóg. Na jednej ręce też tak potrafię. A tutaj to już jest totalna magia. Do góry nogami, pod sufitem, kręcić na rękach i na nogach jakimiś chustami. Kolejny komiczny przerywnik. Tutaj na przykład wszyscy przebrali się za postacie z westernu. Byli kowboje, były lasa, były też konie. No i wszedł taki ktoś. Ja na początku pomyślałam, że tutaj ktoś tańczy z lalką. No ale patrzę, przecież ta lalka rusza nogami, więc jak to? Ja patrzyłam z innej perspektywy, bo okazało się, że nogi tej lalki to były ręce. Mikołajowi jak do tej pory się mega podoba. I teraz już kolejny występ. Jak dla mnie był najbardziej przerażający, ponieważ artystka wchodziła tam na samą górę. Na tą wysoką rurę. Przecież ja mam taki lęk wysokości i ja nie wiem, jak ona to robi. I mało tego, on jeszcze wszedł na drabinkę i utrzymywał ją na głowie. A ona jeszcze ustała na rękach. No wiecie co? Jaką to trzeba mieć siłę i równowagę, żeby się tak utrzymać? Aż mnie głowa rozbolała. W tym momencie mnie totalnie zamurowało. Ona jest tak podczepiona za głowę i on ją tak kręci. I to jeszcze z taką szybkością, że mi się w głowie zakręciło. I jeszcze się nie trzyma. I jej nawet się w głowie nie zakręciło. I jeszcze kolejny występ. Znowu wchodzi na wysoką rurę, tylko że tutaj ma już taki podest.
i ona jest naprawdę bardzo wysoka, jest pod samym sufitem, a on stawia ją na swoim ramieniu i trzyma ją tym razem na ramieniu. Udało się, fotka zrobiona. I już się zaczęły kolejne występy i jest to tym razem kobieta kot i będą to akrobacje na linie, to znaczy na łańcuchach. Wszystko się dzieje wysoko pod sufitem, a ja jestem zachwycona tymi występami. Sama bym tego nie zrobiła, ale artyści są mega utalentowani. Kolejny występ, który polegał na przebierankach. Było to robione bardzo szybko i do tej pory nie wiem, czy on miał na sobie tyle ciuchów, czy po prostu tak szybko się przebierał. Tu jest najlepszy moment, konfetti i zmienił strój. Ja nie wiem, jak on to zrobił. Magia! Następny występ, który polega głównie na balansowaniu. Jest rura, deseczka, no i tak się balansuje. Tylko nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nagle nie zaczął skakać na skakance. I teraz już zaczął sobie dokładać tych rurek do balansowania. I udało mu się. I jeszcze w trakcie zaczął żonglować, żebym ja chociaż potrafiła żonglować. A co jeszcze do tego balansować? I tutaj już kolejne dołożone elementy. Przecież to ledwo się trzyma. Ale poradził sobie świetnie. To jest po prostu niesamowite. No i znowu zaczął żonglować. A teraz sobie ustawia piramidkę ze stołeczków. Tylko najlepsze jest w tym, że on na nich stoi i wtedy sobie dokłada te stołeczki. Myślałam, że to koniec, ale on dalej je dokłada. Już w tej chwili ma 4. I jeszcze 5. Jeden, dwa, trzy. Dwa, trzy. I jeszcze jeden występ. Tym razem będą to akrobacje na linach, tylko on to robi bez żadnych zabezpieczeń. Na samej górze ma doczepione takie uchwyty. A tutaj taki inny rodzaj bujaczki, tylko wysoko i bez zabezpieczeń. A tutaj już byłam mega wystraszona na maksa. On przemieszcza się przez te uchwyciki, tylko że stopami, trzyma się tam tylko stopami. Nawet Mikołaj był w totalnym szoku. Okazało się, że był to ostatni występ. Wszyscy wyszli na arenę, żeby się pożegnać z widzami i w trakcie okazało się, że oni są z różnych państw. Całe przedstawienie nam się mega podobało, te wszystkie akrobacje były kosmiczne. Z chęcią bym sobie poszła jeszcze raz na takie przedstawienie. Uwielbiam cyrk. Fajne było to, że po zakończonych przedstawieniach mogliśmy sobie pochodzić po arenie, powchodzić sobie tutaj na górę. Mikołaj oczywiście znalazł swoje miejsce. Wszyscy już wychodzą, ale Mikołajowi tak się podobało, że wyszliśmy praktycznie ostatni z cyrku. Serio. Teraz musimy się ustawić w kolejkę po odbiór zdjęć. Jest naprawdę bardzo długa, ponieważ wszyscy czekają, ale idzie to dość sprawnie. Wracamy do domu, jesteśmy zadowoleni, przedstawienie bardzo nam się podobało. Dajcie znać w komentarzu, czy Wy kiedykolwiek byliście w cyrku i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, 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 pa!